Dlaczego warto budować dochody pasywne? Czy nowa spółka z o.o. dostanie kredyt? Ile kasy potrzeba na taki budynek, żeby go wybudować? Z samych czynszów przez te 15 lat nadwyżek nad kredytem będę miał 2 miliony złotych. Z małego czegoś można zbudować coś niesamowitego. Zajebisty pomysł na to, żeby budować swój majątek. Czy może być coś dla emerytury lepszego niż swój własny renton? Złoty, a skromny. Złoty, a skromny. Partnerem odcinka jest Sasanka. Wygodny dom dla całej rodziny dostępny w rozsądnej cenie. Sasanki powstają w całej Polsce w ramach sprawdzonego programu partnerskiego. Cześć, ja nazywam się Michał Kiewiecz i razem z braćmi prowadzimy blog o inwestowaniu w nieruchomości i ten kanał na YouTube. Jak jesteś, oglądasz ten film, no to właśnie tutaj rozmawiamy o nieruchomościach przede wszystkim. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać nasz najnowszy budynek Renton, czyli budynek wybudowany pod wynajem, całkowicie pod wynajem. Tutaj w tym budynku znajdują się 47 jednostki do wynajęcia. Część już z nich mamy wynajętych, także nie możemy być za głośno, żeby nie przeszkadzać naszym najemcom. A teraz zapraszam Cię do środka, do jednego z nich i pokażę Ci, jak to wygląda. One są malutkie tak naprawdę, bo to są kawalerki. My bardzo lubimy kawalerki. Tutaj zresztą jest echo, to będzie nam się da lepiej nagrywało. Może tutaj do tego wejdziemy. Zobacz, tak naprawdę co tutaj jest? To nie ma szału, jest szafa przy wejściu do łazienki, aneks kuchenny, no i salon, powiedzmy część dzienna. To jest mieszkanie, które przeznaczamy dla młodych osób pracujących. Tutaj przeważnie mieszka albo singiel, jedna osoba czy singielka, albo para. I wiadomo, że no to nie jest mieszkanie dla rodziny. Dlaczego takie mieszkanie budujemy? Ze względu na cashflow i ze względu na nasz model biznesowy, który zakłada właśnie to, że chcemy pomagać nowym osobom, takie, które wiesz, wchodzą w życie, żeby mogły sobie tanio wynająć mieszkanie. To przyświecała nam taka idea, jak zaczęliśmy robić te nasze pierwsze rentowe. Oczywiście ideą jest też to, żeby to nam się opłacało i żeby nam się biznes spinął. Dzisiaj przygotowałem sobie tutaj taką listę rzeczy, które chciałbym Ci powiedzieć. Dlaczego warto zrobić taki budynek, wybudować na wynajem? Czy on się różni w ogóle od mieszkania na wynajem? No właśnie. Czy Ty już masz dochody pasywne? Ja kiedyś myślałem w ogóle, że dochody pasywne to jest jakiś absurd. Gdy tą deweloperkę prowadziłem z bratem Robertem od 2001 roku, o dochodach pasywnych pomyślałem dopiero wtedy, jak moje życie takie osobisto-zawodowe się zawaliło, jak byłem w szpitalu i prawie z niego nie wyszedłem. Tą historię już opowiadałem kilka razy, to nie będę do niej wracał. Natomiast wtedy doświadczyłem tego, że z deweloperki jeszcze dochody nie są stabilne, co miesiąc one nie wpływają. I skumałem to, że to nie jest dobry model biznesowy. Wcześniej, znaczy deweloperka jest super modelem biznesowym, natomiast trzeba sobie jeszcze wbudować drugą, trzecią nogę, czwartą. Jedną właśnie z tych nóg mogą być dochody pasywne. Wcześniej nie rozumiałem tej idei z dochodami pasywnymi, no bo czekaj, mam kupić mieszkanie, na przykład za gotówkę, i później wynajmować je za 500-600 zł, bo takie były realia przed tym, jak o tych dochodach pasywnych myślałem tam w 2003-2004 roku. Myślałem też o tym, żeby zostawiać sobie jakieś mieszkania w moich inwestycjach deweloperskich, no ale wtedy okazywało się, że nie konsumowałem zysku. To też mi się nie do końca podobało. I moje pierwsze mieszkanie na wynajem kupiłem dopiero w 2011 roku. Do dzisiaj je zresztą mam. Przy zakupie tego mieszkania popełniłem wszystkie możliwe błędy, jakie mogłem popełnić. Jak jesteś ciekawy, jakie to błędy, to daj znać w komentarzu, to może nagram film, może nawet w tym mieszkaniu by się udało nagrać, jak będziemy zmieniać najemcę. Daj znać po prostu w komentarzu, jeżeli to Cię ciekawi, to opowiem o tych moich wypadkach. Ale zrobiłem wszystko nie tak, jak trzeba było. Ale co było najważniejsze? Najważniejsze było to, że zacząłem. Kupiłem to mieszkanie, wynająłem je i do dzisiaj jest wynajmowane. Teraz mam ratę kredytu po tych podwyżkach ostatnio około 600 zł, a czynsz wpływa mi 1600, także jestem na plusie. Natomiast no, po jakimś czasie doszedłem do tego, że bez sensu jest kupować tu pojedyncze mieszkania. Znaczy przede wszystkim może dlatego, że chciałem też się kupować na kredyt, bo nie chciałem swoje gotówy mrozić. I doszliśmy z braćmi do wniosku takiego, że w sumie budujemy tyle lat mieszkania na sprzedaż, to dlaczego by nie wybudować takiego budynku z mieszkaniami na wynajem? No i Piotr wybudował pierwszy budynek z mieszkaniami na wynajem. Później ja z Robertem budowaliśmy kolejny, no i ten, w którym jesteśmy teraz, to jest nasz kolejny renton. Już w międzyczasie je tak nazwaliśmy, żebyśmy wiedzieli, o które inwestycje nas chodzi, nasze chodzi. I właśnie teraz w tym rentonie tutaj
już doszliśmy do takiego modelu biznesowego, że praktycznie mamy saunę kawalerki. To dla nas jest najbardziej optymalny model biznesowy i tak tutaj to robimy. Jaki jest plus takiego budynku nad mieszkaniami? To Ci opowiem, wyrysuję to. Tu nie mam gdzie wyrysować, to zaraz coś wymyślę, gdzieś to wyrysujemy. Na czym się zarabia na rentonie, bo nie tylko można zarabiać na czynszach najmu, ale tutaj takie te budynki całe z mieszkaniami na wynajem, to jest mega sposób na budowanie swojego majątku, ale to będzie pod koniec filmu, także jak wytrzymasz do tego czasu, moja gadka Cię nie znudzi, to się dowiesz, co o tym myślę. Jeżeli chodzi o... Właśnie, dlaczego warto hurtowo budować, bo zobacz. Jak budujesz, kupujesz mieszkanie na wynajem, ile możesz kupić na kredyt? Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, siódme, ósme, no ile możesz tych mieszkań kupić? 10 na kredyt? W pewnym momencie jest tak, że banki nie chcą już dawać kolejnych kredytów na zakup mieszkania na cele, własne cele mieszkaniowe. To wtedy niektóre osoby przychodzą na spółki z OE i to w spółkach z OE też można oczywiście kupować. Natomiast jest taki problem, że przy każdym mieszkaniu masz od nowa tą samą bajkę. Trzeba załatwić finansowanie, trzeba to wszystko ogarnąć, trzeba znowu znaleźć najemcę i się w to tak bawić. I po prostu to bardzo długa droga. Więc ja nie lubię takich bardzo długich dróg. Lubię sobie wszystko ułatwiać i upraszczać. Dlatego budujemy te budynki. Dzięki temu mamy jedno finansowanie. Budujemy budynek, z którego mamy od razu dobre przepływy. Po spłacie kredytu nawet zostaje nam dosyć dobry jeszcze cash flow na koncie spółki. I tak naprawdę możemy te dochody pasywne sobie bardzo szybko mnożyć. Oczywiście ograniczeniem było też to, że jak zaczynaliśmy wynajmować, no to sam się zajmowałem swoimi mieszkaniami na wynajem, jak miałem ich 2, czy 3, czy 5. Ale po moim pierwszym rentonie, który wybudowałem, to już wiedziałem, że to nie jest dobra koncepcja, żeby się zajmować kilkunastoma czy kilkudziesięcioma mieszkaniami na wynajem, bo to w żadnym wypadku nie były wtedy dochody pasywne, tylko to był mój czas, mi to zabierało tak naprawdę. Wiesz, kiedy się najczęściej coś psuło, jak ja wyjeżdżałem na wakacje, albo miałem grilla ze znajomymi, albo coś, miałem inną aktywność, no to wtedy musiałem jechać na ten mój budynek i coś tam zrobić, czy zainterweniować, żeby tą jakąś awarię usunąć, czy akurat najemca chciał się wyprowadzić. No zawsze te rzeczy się zdarzają wtedy, kiedy nie mieliśmy na to czasu. Dlatego to było dla mnie też takim hamulcem w budowaniu kolejnych budynków na wynajem. Później założyliśmy firmę zarządzającą najmem. I od tamtej pory już teraz nie mam tych hamulców, także mogę kolejne budynki budować. Przekazuję te budynki do firmy zarządzającej najmem i dla mnie to są naprawdę już totalnie dochody pasywne. Dlaczego warto budować dochody pasywne? Nie wiem, czy Ci to muszę mówić, natomiast jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, jak budować majątek, to tutaj, nie wiem, czy to będzie w tym roku, czy w tym, poddepniemy taki film, który nagrałem o tym, jak jeździć cały czas nową furą. Można jeździć nową furą, nie płacąc za nią. Także to dlatego warto budować dochody pasywne. Tutaj Ci się pojawi ten film. Pytanie jest takie, my budujemy, wiesz co, te budynki zawsze na spółki. I te spółki to są spółki z OE celowe, które po prostu otwieramy po to, żeby wybudować taki budynek. I czy spółka, może Ci się takie pytanie nasuwa, czy nowa spółka z OE dostanie kredyt? Przecież spółka z OE powinna mieć minimum 6, 12 albo 24 miesiące, albo 5 lat trwać i wtedy dopiero dostanie. Oczywiście tak nie jest i tutaj my założyliśmy tą spółkę i po 2 miesiącach ona uzyskała kredyt na budowę tego rentonu i to w banku, w którym nie mieliśmy żadnej historii. Także da się takie rzeczy robić i to nie jest jakieś, wiesz, nie jestem tutaj supermanem w tej dziedzinie, po prostu takie rzeczy się da robić i nie wierz w te bajki, że spółka musi mieć 5 lat, żeby wziąć na nią kredyt. Jeżeli chodzi o taki budynek na wynajem cały, to wiesz co on daje? On daje to, że można przejść na szybki tor. Jeżeli grałeś kiedykolwiek w Cashflow Roberta Kiyosakiego, to tam wiesz, jest ten wolny tor, że chodzisz na etacie do pracy, kupujesz sobie jakieś tam pojedyncze domki, a taki właśnie renton to jest tak w przenośni można powiedzieć, że przeskakujesz na taki szybki tor, bo zobacz, zamiast kupować pojedyncze mieszkania, 47 jednostek tutaj mamy, to ile czasu by mi zajęło kupienie 47 kawalerek na przykład na wynajem? Raz, że trzeba by je znaleźć, wyremontować, wykończyć. Ogólnie no, z jakiś, no myślę, że to kilka lat spokojnie by zajęło. A tu zobacz, budowa nam zajęła rok. Teraz zapełnienie tego budynku to będzie 2-3 miesiące i będzie już ten budynek hulał i on będzie zarabiał na mnie, na moje dzieci, na moje wnuki. Czyli taki renton
daje możliwość po prostu wejścia na szybki tor i zupełnie innego tak naprawdę życia, bo jak masz z tyłu głowy to, że dochody będziesz dostawał co miesiąc, niezależnie od twojej pracy, to naprawdę się dużo łatwiej podejmuje też różne biznesowe jakieś pomysły nowe. Bo ja nie mam takiego stresu już teraz, że coś sobie wymyślę, poświęcę na to czas, poświęcę część mojej gotówy i jak mi to nie wyjdzie, to wiesz, życie mi się zawali. No tak nie jest, no bo mam z tych dochodów pasywnych, kasa mi wpływa co miesiąc, także mam z tym luz. Zobacz, że taki budynek też mega chroni przed inflacją. Jak sobie sam wybudujesz taki budynek, to znaczy ogólnie nieruchomości chronią przed inflacją. Teraz w krótkim terminie, nie wiem jak będzie, bo inflacja jest bardzo wysoka u nas. Już teraz myślę, że będzie za chwilę ogłoszona, że jest 15%, na razie jest 12% z hakiem. Ale ta nieoficjalna wiadomo, że jest dużo wyższa. Jedzenie będzie rosło, nośniki energii będą drożały. Także wiadomo, że ta inflacja będzie jeszcze wyższa. I czy w krótkim terminie teraz tak nieruchomości będą podążały za inflacją, to nie wiem. Natomiast w długim terminie na pewno tak, bo koszty wytworzenia cały czas będą coraz wyższe. I myślę, że zbliżamy się do takiego momentu w dziejach naszego kraju, że niewiele osób będzie stać na zakup mieszkania i no niestety ludzie będą zmuszeni do wynajmu. Także my już odpowiadając na tą potrzebę ludzi, którą będą mieli w przyszłości, my już teraz zaczynamy to robić i też namawiamy innych do budowy takich budynków na wynajem. Mieliśmy też takie różne obawy przed wybudowaniem całego budynku na wynajem, bo zastanawialiśmy się, czy to nie będzie tak, że taki budynek będzie nadmiernie zniszczony, bo wiesz, no w tym budynku tutaj mieszkają sami najemcy, tu nie mieszkają właściciele w ogóle, tylko najemcy. I pytanie jest takie, czy oni nie zniszczą nam tego budynku. Ale okazało się, że jak zrobiliśmy pewne tutaj udogodnienia, pewne zabezpieczenia, to nic takiego się nie dzieje, trzeba tylko szybko też interweniować, jak się coś pojawi. Mamy monitoring, mamy firmę zarządzającą, także jest budynek cały czas na bieżąco sprawdzany i jest ok, jest tak samo jak w każdym innym bloku, także jest spoko. I myślę teraz, że może przejdźmy do mieszkania niewykończonego, pokażę Ci jak ono wygląda. Jesteśmy teraz w drugim mieszkanku, ono jest trochę w innym układzie niż to, bo też to nasza działka determinowała położenie tych mieszkań niektórych. Niż jest takie trochę z ukosa. No teraz to nie ma znaczenia, bo będzie za chwilę też fajnie wykończone, to już sprzęty czekają. Także za chwilę stolarz będzie montował meble i będziemy to mieszkanko też wynajmować. Nie będę tutaj długo nawijał, bo mamy echo, także pewnie niezbyt ciekawe będzie się to słuchało. Natomiast to, co chciałbym Ci powiedzieć jeszcze, że ten budynek, który tu ma 47 jednostek, plus jeszcze w sumie dwa lokale usługowe na dole, bo o tym nie wspomniałem, jeden sprzedaliśmy, ale został też na nowo wynajęcie, to ten budynek wybudowaliśmy na niecałych 700 metrach działki, czyli ta działka ma niecałe 700 metrów kwadratowych. Na takiej działeczce można wybudować już taki budynek, także to też jest fajna informacja dla, myślę, osób, które mają jakąś działkę taką około 1000 metrów kwadratowych. I teraz jeszcze jest jeden aspekt taki, jeżeli chodzi o rentowy. Zobacz, jak jesteśmy firmą deweloperską i budujemy cały czas mieszkania na sprzedaż i spodziewam się, że za jakiś czas przyjdzie obrodzenie w tych mieszkaniach na sprzedaż, bo no, stopy kredytowe rosną cały czas, WIBOR cały czas rośnie. Są plany, żeby wprowadzać różne tarcze, natomiast coraz mniej osób będzie miało zdolność kredytową. Czyli popyt na mieszkania się zmniejszy, a co za tym idzie, prawdopodobnie spadną marże deweloperów. Czy to oznacza, tym bardziej, że wiesz, są wysokie koszty budowy bardzo i robocizna i materiały są bardzo wysokie. I ceny gruntów też poszybowały w kosmos. I co, czy to oznacza, że my mamy się zadowalać niższą marżą? Nie, właśnie my teraz robimy tak, że w deweloperce zrobiliśmy sobie dwie nogi. Jedna część naszej firmy będzie budowała dalej na sprzedaż, a jedna część naszej firmy deweloperskiej już będzie realizowała tylko rentowanie. Po to, żebyśmy zostawiali sobie te budynki samym sobie na wynajem. Ale czy to jest tak, że z tych rentowych na wynajem, co będzie nasza firma deweloperska budowała, to nie będziemy osiągali marży dopiero z wynajmu? No nie, robimy to tak, że te budynki kupi od nas nasza firma rentierska, czyli inna spółka, którą założymy, ona sfinansuje ten zakup kredytem. I dzięki temu będziemy mogli zrealizować naszą marżę
normalnie nasza marża deweloperska i dalej mieć ten budynek w naszych zasobach. Co jest mega rozwiązaniem, także jeżeli prowadzisz działalność deweloperską, to pomyśl o tym też, żeby się przestawić na takie rentowe. Jeżeli chodzi o rentowe, jeszcze to takie, tutaj zobacz, mamy fajne kubeczki, złote, bo wychodzimy z takiego założenia, że no, te budynki są skromne dosyć, ale jednak znoszą złote jaja, czyli cytując klasykę, złoty a skromny. I tak właśnie z tymi naszymi rentonami jest, takie traktujemy, że one mają te złote jajeczka, kapłać tam mają co miesiąc, każdy w naszej kieszeni. I co, teraz myślę, że podejdziemy do nas do biura i tam Ci pokażę, chciałbym Ci pokazać pewne wyliczenia i jak to wygląda. Wyliczenia może jak wyliczenia, ale jak przez takie budynki na wynajem, rentony, złote, a skromne, można zajebiście budować swój majątek. I ja tak naprawdę wiedziałem, że te budynki na wynajem, całe budynki na wynajem to są mega i że to jest naprawdę zajebista rzecz do budowania dochodów pasywnych. Ale zanim zrobiliśmy szkolenie, bo zrobiliśmy szkolenie z tego rentona, także w opisie znajdziesz link, jakbyś był zainteresowany. Natomiast zanim zrobiliśmy to szkolenie, jak się przygotowałem do tego szkolenia, to zacząłem to tak dogłębnie rozpinać, mi rozwaliło czak na pewnym momencie i to Ci za chwilę pokażę u nas w górze. Także do zobaczenia za chwilę. A, czekaj jeszcze moment. Jak jesteś tutaj na kanale i podoba Ci się ten film, to daj łapeczkę też w górę, tam gdzieś tutaj, kliknij. I no, zasubskrybuj kanał, bo pewnie takich filmów będziemy puszczać więcej. Także jeżeli Cię interesuje ta tematyka, to nie zapomnij tego zrobić. A teraz sięgamy do góry. No i jesteśmy w biurze. Złoty, a skromny. Kubeczek odstawiam i teraz zobacz. Coś, co mi rozwaliło osobiście mózg. Bo czego ja byłem pewien? My bierzemy kredyty na spółki inwestycyjne, czyli kredyt bierzemy na 15 lat. Czyli na 15 lat bierzemy kredyt. I teraz zobacz, jak to wygląda. Jak budujemy sobie takiego rentona, podzielimy go na 4, to są równe ćwiartki, to my, żeby wybudować całego rentona, ile potrzebujemy kasy? No 1/4. Potrzebujemy 1/4. Dlaczego? No bo resztę mamy z kredytu, tak? Czyli te 25% jest nasze, a te 75% otrzymujemy kredyt z banku. I teraz zobacz, co się dzieje. W momencie, jak 15 lat ten budynek nam funkcjonuje, oczywiście zakładamy, że się dobrze sprawdza i że wszystko gra, to na 100% czego możemy być pewni? Że po 15 latach ile nasz majątek wynosi? W tym momencie był 25%, czyli tyle wynosił nasz majątek. A możemy być pewni, że po 15 latach on będzie 4-krotnie wyższy. To jest na 100% na pewno tak będzie. Dlaczego? No bo już spłacimy kredyt przecież. I nasz kredyt tutaj wynosi już 0 po 15 latach, czyli cały ten budynek jest naszym majątkiem. Czyli zobacz, na pewno przez 15 lat nasz majątek wzrośnie o 400%. Mega, co? Ale to wiedziałem. I to nie było dla mnie aż tak rozwalające. Zobacz coś innego jeszcze. Bo tak naprawdę to samo działa w mieszkaniach na wynajem. Przecież tak? Kupujesz mieszkanie na wynajem, spłacasz kredyt, masz wow, ale Michał, zrobiłeś odkrycie. Ale to nie było to, co było najlepsze w tym. Zobacz teraz taką rzecz. Budujemy budynek na wynajem. Z tego budynku wpłacamy 1/4. Czyli tak samo, nic się nie zmienia. I co się dzieje? Mamy tą oś czasu, 15 lat znowu. I ja mam budynek na wynajem 7 lat już, taki. I co się okazało? Co zrozumiałem teraz? Pewne rzeczy. Że po pierwsze, to co rysowałem przed chwilą, będę za 8 lat właścicielem w całości tego budynku, on będzie w całości moją własnością. Ale co się wydarzyło jeszcze? Co sobie uzmysłowiłem dopiero niedawno? Zobacz, jak budujesz budynek na wynajem, to nie jest tak jak w mieszkaniu, że jak kupujesz mieszkanie, to mieszkanie jest warte tyle, ile zapłaciłeś za nie. W budynkach to wygląda inaczej. Zobacz, jak budujesz budynek, to od razu jego wartość rynkowa jest jaka? Wyższa.
I tak naprawdę, zobacz, budujesz ten budynek na wynajem, to nawet nie po 15 latach, tylko od razu jego wartość jest taka. To też już jest twój majątek. Przez zobacz, że każdy deweloper, który buduje budynek, tak jak tobie sprzedaje mieszkanie, czy mi, i my wynajmujemy to mieszkanie, to deweloper już na tym zarabia, tak? I jeżeli budujesz cały budynek na wynajem, to twój majątek od razu wzrasta o tą marżę dewelopera, tak? Co się dalej dzieje? Po tych 15 latach, jak mamy 15 lat, tutaj napiszemy sobie marża. Marża dewelopera, tak? To mamy od razu. Czyli już nasz majątek jest wyższy niż zaczynaliśmy. Mamy 25% wkładu, a już mamy dużo więcej. Nie wiem, czy to będzie do 50%, zależy też od projektu. Natomiast na pewno będzie wyższa wartość tego budynku niż sam koszt wytworzenia jego. Teraz co się dzieje po 15 latach? Zobacz. Ten cały budynek po 15 latach, czy on będzie... Budynek za 15 lat będzie wart tyle samo, co teraz? Czy raczej będzie droższy? Oczywiście, że będzie droższy. I zobacz, że to tak naprawdę ten mój budynek, który ja mam od 7 lat, to jego wartość tak naprawdę przez te 7 lat wzrosła trzykrotnie już. 7 lat temu, ja zapłaciłem w sumie za niego 1 000 000 zł. Teraz spokojnie mógłbym go sprzedać za 3. Ceny mieszkań, które tam w nim mam, na to sugeruję, te mieszkania, które tam mam, to te ceny tych mieszkań spokojnie mógłbym sprzedać ten budynek za 3 miliony złotych, tak? Czyli to nawet nie jedno, tylko może 2 albo 3 nawet kwadraciki takie powinienem dorysować o wzroście wartości nieruchomości. Czym ten wzrost wartości nieruchomości jest spowodowany? No oczywiście tym, że ceny nieruchomości spadły tam w 2015, 2014 roku, spadały po kryzysie. Ja wtedy ten budynek pozyskałem. A druga rzecz jest też taka, że on chroni też od inflacji. Czyli możemy powiedzieć, że ten wzrost wartości nieruchomości to było to, a jeszcze jest też ochrona kapitału przed inflacją. Zobacz, to jest kolejne, na czym zarabiamy. Tak? Czyli mamy inflację. Ale czego jeszcze nie dodałem, co też jest niesamowite. Bo zobacz, jak kupujesz mieszkanie na wynajem, jak ja na przykład kupowałem mieszkanie na wynajem, no to było tak, że rata kredytu była, nie wiem, powiedzmy 800 zł, takie kawalerka czy dwupokojowe, a wynajmowałem za 1200, czyli zostawało 400, tyle co nic. Czyli z tych czynszów, no coś tam zostawało, natomiast to bardziej tak na waciki i no to nie był jakiś tam pokaźny budżet, czy tam część mojego budżetu. Natomiast zobacz, jak masz cały budynek na wynajem, to co się dzieje? Zarabiamy jeszcze na jednej rzeczy, której tu nie narysowałem i do tego sobie wezmę kolor. Już wszystkie wykorzystałem? 1, 2, 3, 4. No wszystkie. Dobra, to czerwone, moje ulubione. Zobacz, jeszcze tutaj jest jedna rzecz, na której zarabiamy. Co to jest? No oczywiście to są czynsze. Czynsze najmu. Tu napiszemy czynsze. Tu napiszemy wzrost wartości. I teraz zobacz. Dlaczego tu piszę czynsze? No powiesz, no tak, ale przecież z czynszów będzie spłacany kredyt. Oczywiście, że tak. Z czynszów najmu będzie spłacany kredyt, ale przy całym budynku dobrze zaprojektowanym, dobrze zoptymalizowanym i dobrze obsługiwanym, to po zapłacie rat kredytowej zostaje jeszcze spory naddatek i to jest rzędu kilku, kilkunastu, a czasami nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. I jak ja teraz przy tym moim budynku przez te 7 lat sprawdziłem, ile zostawało tam z czynszów, to jak dodałem jeszcze dodatkowe 8 lat, to wiesz, co mi wyszło? Że z czynszów, nadwyżek czynszów, będę miał 1,8 miliona złotych. Czyli zobacz, mnie budynek kosztował tutaj 15 lat, jakby przesuwamy się, za 8 lat jesteśmy, jakby mnie budynek kosztował 25% z 1 000 000 złotych, czyli 250 tysięcy, a teraz z samych czynszów przez te 15 lat nadwyżek nad kredytem będę miał 2 miliony złotych. Czyli zobacz, że ten kwadrat to tak naprawdę powinien go narysować 2 razy większy niż ten. Czynsze.
I to są nadwyżki z czynszów. A teraz zobacz, że jak spłacę ten kredyt, no to wszystko będzie do mnie spływało. I teraz najfajniejsze, co się wydarzyło. Z 20% naszego kapitału robi się nam takie coś. I to mi rozwaliło czachę, jak się przygotowywałem do tego naszego szkolenia. Jak zrozumiałem to, że to jest zajebisty pomysł na to, żeby budować swój majątek. Bo to, że czynsze mi wpływały, to ja to czułem co miesiąc, sobie furę zmieniając jakiś czas i ten budynek mi płacił za nową furę. Ale wtedy skumałem, jak sobie to rozrysowałem, że tak naprawdę z małego czegoś można zbudować coś niesamowitego. Czas działa tu mega na naszą korzyść. Ja już mam powyżej 40, także tych budynków już też za dużo pewnie nie będę budował, bo będę... Chociaż nie, no jeszcze mam trochę czasu. Nie popadajmy w skrajności. Natomiast im szybciej zaczniesz, jak masz 25-30 lat, to zobacz, jak będziesz w moim wieku, to już możesz mieć kilka takich budynków spłaconych. I to jest mega. Także namawiam Cię bardzo do tego, żebyś sobie zaczął budować takie budynki na wynajem typu rento. Dobra. Wymazałem wszystkie te zapiski. Dlaczego? Bo spłaciliśmy kredyt. Co się dzieje, jak spłacimy kredyt po 15 latach? Znowu, można zrobić kilka rzeczy. Masz budynek, on już będzie bardzo duży, będzie stanowił już bardzo duży majątek. I teraz co możesz zrobić? Po prostu brać co miesiąc czynsze i być wyluzowanym gościem już do końca życia. Co miesiąc ci kasa wpada i to jest bardzo przewidywalne. To nie jest tak, że w jednym miesiącu masz 30 tysięcy, a w drugim 2. To jest 30, 32, 29 plus minus 10% i co miesiąc tą kasę dostajesz. To jest jedna rzecz, co możesz zrobić. Ale co możesz zrobić drugą rzecz? Jak już wiesz, wartość tego budynku za 15 lat będzie zupełnie inna niż dzisiaj. I co możesz zrobić? Możesz znowu go obciążyć hipoteką. Czyli wyciągnąć kasę z tego budynku, na przykład obciążając go, albo sprzedając go do innej spółki, albo dużo innych rzeczy można fajnych wymyślić. Ja o tym mówię w całym panelu o finansowaniu. Natomiast możesz znowu wyciągnąć z tego kasę i wybudować kolejny taki budynek. On będzie, czyli znowu on by wszedł na te same tory, czy że tam co miesiąc zostaje ci trochę kapie, ale z drugiego znowu by ci kapało, czyli by ci kapało dwa razy więcej tego, co wcześniej. A ten czynsz, jeszcze wrócę tutaj na chwilę do tego, jak spłacisz już kredyt, to ten czynsz, przecież on od razu mocno ci rośnie, bo odchodzi rata. A rata w takim kredycie jest bardzo wysoka, ponieważ bierzemy kredyt na 15 lat. To nie jest rata jak przy mieszkaniu, że tam płacisz 500 zł czy 2000, tylko tu rata na przykład będzie 22 tysiące, czy tam 20 czy 25, czyli wtedy na przykład ten czynsz ci wzrasta o 100%. Z 20 tysięcy czynsz, który zostaje u ciebie, czynsz nie wzrasta, tylko ta kasa, która zostaje u ciebie, ten kapitał, on się powiększa, czyli masz na przykład o 100% wzrost nagle po spłacie kredytu. I to jest niesamowite. Czy może być coś do emerytury lepszego niż swój własny renton? Moim zdaniem nie, ale jestem ciekaw, jakie ty masz podejście do tego. Proszę daj znać w komentarzu, co myślisz o tym naszym sposobie na budowanie majątku. Ja uważam, że jest mega i tym bardziej, że to można tak łatwo skalować i tak łatwo tak naprawdę pozyskiwać grunty na budowę tych budynków. Tak łatwo je wybudować, angażując naprawdę mikrokapitał, bo 1/4 z wartości obecnej i wtedy mieć tą kosmiczną wartość, którą wcześniej tu rysowałem na tablicy, żeby sobie zbudować taki duży majątek. Dobra, a teraz jeszcze wrócimy na rentona, bo jeszcze chciałbym Ci powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. No i już jesteśmy z powrotem. Zapomniałem Ci powiedzieć o najważniejszej rzeczy. To, co jeszcze nam przyświecało teraz, żebyśmy ogólnie opowiadali o tym rentonie, bo po co to robimy tutaj na YouTube, to jest to, że chcielibyśmy aktywizować bardzo polski kapitał, bo uważamy, że Polacy nie gęsiej swój język mają, to też oczywiście tak od razu przychodzi mi do głowy. Natomiast też jest, wiesz co, taki czas jest w naszej historii, że pierwszy raz od dziesięcioleci, no powiedzmy jesteśmy 30 lat w wolnej Polsce, to mamy możliwość budowania majątku, który możemy przekazywać naszym dzieciom, naszym wnukom, tak jak jest w krajach na przykład anglosaskich czy na zachodzie Europy. I myślę, że to jest bardzo fajne. Zobacz, że
Teraz my coś wytwarzamy i to pracuje później na nasze dzieci i one też mają dużo większy luz w życiu, później będą miały. Mogą też jakieś kolejne biznesy otwierać, a to może cały czas działać ten wynajem. Oczywiście to też trzeba zbudować odpowiednio, żeby się nie okazało, że jak ja na przykład już zajdę z tego świata, to moje dzieciaki tutaj sobie podzielą te mieszkania. Ja mam 3, ja mam 4,5 czy coś tam i będzie jakiś problem z tym. Dlatego to też trzeba ubrać w odpowiednie formy prawne, żeby to wszystko działało. Natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby ten polski kapitał się aktywizował, żeby powstawały takie budynki na wynajem, żeby właśnie one były w rękach Polaków. Nie żeby fundusze tutaj wchodziły tylko i budowały, tylko tak naprawdę też Polacy, żeby byli w stanie to zrobić. I pytanie, ile kasy potrzeba na taki budynek, żeby go wybudować? To nie jest wcale tak, jak się wielu osobom wydaje, że nie wiadomo, ile siana potrzeba. Myślę, że można przyjąć, że jeżeli masz 2 mieszkania, 3 czy 4 pokojowe na wynajem na przykład, sprzedasz je, to już może być twój wkład własny w taki budynek i że jesteś w stanie sobie wbudować taki swój własny renton. Pamiętaj, że renton złoty, a skromny, cytując klasyka. Do usłyszenia, hej. Złoty, a skromny, ale jak ktoś ma 2 dziury na ręce, to czasami jest złoty i pobity, także na pierwsze koty za poty, na szczęście się zbił. Mam nadzieję, że przyniesie dużo szczęścia w kolejnych rentonach.